kiedy ja byłem szefem MSZ-u, z tym resortem pożegnało się 38 absolwentów MGIMO. Byli to absolwenci Moskiewskiego Instytutu nadzorowanego przez najpierw sowieckie, a potem rosyjskie MSZ. Teraz pod pana rządami przytłaczająca większość z nich w MSZ-cie jest z powrotem pod pana skrzydłem. Zdumiałem się odwagą pana ministra, że zechciał o tym powiedzieć, bo prawie wszyscy z tych ludzi wygrali procesy sądowe w sądach pracy i ich przyjmowanie z powrotem do MSZ-u zaczęło się już za rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ta decyzja, którą chwali się pan minister Rau, kosztuje MSZ już, patrzę na dyrektora generalnego, czy dobrze pamiętam, około 2 miliony złotych. Wszyscy ci ludzie mają ważne dopuszczenia do tajemnicy państwowej. Byli wielokrotnie sprawdzani przez polski kontrwywiad.